Dzisiaj w programie jeden z najważniejszych obrazów, jakie kiedykolwiek namalowano. Jeden obraz, który zmienił dzieje europejskiej sztuki, a dzisiaj prawie nikt o nim nie pamięta i być może wy zaraz zobaczycie go w ogóle pierwszy raz w życiu. Co w tym obrazie jest takiego niesamowitego? Zostańcie z nami, żeby się przekonać. Ale zanim o samym obrazie, to najpierw trzeba powiedzieć kilka słów o jego autorze. Obraz, który będzie naszym dzisiejszym bohaterem, został namalowany przez jednego z moich ulubionych malarzy, przez Jeana Antoine'a Watteau. I teraz, jeżeli słowo Watteau kojarzy wam się tylko z watą, to nic nie szkodzi. Wszystko, co trzeba wiedzieć o panu Jeanie Antoine'ie Watteau, albo po prostu Antoine Watteau, zaraz wam powiem. To był malarz francuski, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Urodził się w roku 1684, a zmarł w roku 1721, więc nie było to specjalnie długie życie, bo on żył ledwie 36 lat i kilka miesięcy, ale to, czego dokonał w czasie tego swojego krótkiego życia i swojej krótkiej, choć błyskotliwej kariery, właśnie zmieniło oblicze malarstwa i pchnęło francuskie i nie tylko francuskie, w ogóle europejskie malarstwo na zupełnie nowe tory. Można powiedzieć, że to jest artysta, czy to był artysta, który samodzielnie stworzył cały nowy nurt, cały nowy kierunek, a może wręcz cały nowy styl w malarstwie europejskim. I jaki to jest styl? Rokoko. Żył tylko 36 lat, ale jego malarstwo miało wpływ na trzy pokolenia francuskich i nie tylko francuskich artystów, a być może najważniejszym obrazem, jaki namalował, jest właśnie nasz dzisiejszy bohater, czyli ten obraz. Pielgrzymka na Cyterę. Antoine Watteau namalował ten obraz w dwóch wersjach. Ta jest przechowywana w Paryżu, w Louvre i powstała w roku 1717, a około 1719 Antoine Watteau wykonał autorską replikę, drugą wersję, i ta druga wersja jest przechowywana w Berlinie, w Pałacu Charlottenburg. Czasem dla rozróżnienia mówi się nie o jednej pielgrzymce i drugiej pielgrzymce na Cyterę, ale o odjeździe na Cyterę i o powrocie z Cytery. I mówimy o tej Cyterze właśnie, że jedni na nią jadą, drudzy z niej wracają, jedni do niej pielgrzymują, a trzeci na nią płyną. Co to jest ta Cytera? Zapytacie, że wszyscy tam chcą jechać na obrazach Antoine'a Watteau. Cytera to jest wyspa w Grecji, na południe od Peloponezu. Więc pierwsze pytanie. Czy Antoine Watteau namalował wycieczkę na wczasy all inclusive? W pewnym sensie tak. Ponieważ być może nie chodzi konkretnie o trzygwiazdkowy hotel z basenem, ale chodzi o to, że z Cyterą związana jest pewna obietnica. Obietnica szczęścia i przede wszystkim obietnica miłości. Cytera to była wyspa bogini Wenus, wyspa bogini miłości. To było miejsce, gdzie każdy miał znaleźć szczęśliwą miłość. Być może oba te obrazy, a także jeden wcześniejszy obraz Antoine'a Watteau z 1709 roku, który także jest związany z odjazdem na Cyterę, przedstawiają ilustrację do sztuki, która powstała w 1700 roku, i w tej sztuce pod koniec jedna z bohaterek zaprasza wszystkich na scenie i także w pewnym sensie widownię do tego, a teraz udajmy się na Cyterę. Domyślnie udajmy się właśnie w to miejsce, gdzie każdy znajdzie szczęśliwą miłość. Jak tę pielgrzymkę w poszukiwaniu szczęśliwej miłości zobrazował nam Antoine Watteau? Przede wszystkim mamy trzy plany. Dużo się dzieje, ale cały ten obraz, można powiedzieć, to są takie trzy warstwy. Mamy taki pagórek na pierwszym planie, na którym jest kilka osób. Potem za tym pagórkiem jest więcej osób i zaczyna się, można powiedzieć, że tam jest jakieś takie nabrzeże, wybrzeże, przy którym jest łódź. I dalej jest woda, jakiś taki grecki, fantastyczny, górski krajobraz. Spójrzmy najpierw na to, jak wyglądają te postacie, które są namalowane właśnie na pierwszym planie. To są trzy pary, które właśnie skończyły coś jakby piknik na polanie, na tym pagórku, który jest namalowany najbliżej nas. I one są namalowane przez Watteau w trzech różnych etapach przygotowania do wycieczki. Bo ta para, którą mamy po lewej stronie, oni już wstali, już idą w kierunku tej łodzi. Kobieta odwraca się i zerka na tę parę, która jest bezpośrednio za nią w środku. Tam widzimy, że kobieta jeszcze siedzi, ale mężczyzna już stoi i pomaga jej wstać. No, skoro pora jechać, to pora jechać, nie ma rady. Ale zauważmy, że ta para po prawej stronie trochę się zasiedziała. Są skupieni tylko na sobie, poświęcają swoją uwagę w 100% sobie. Być może szepczą sobie jakieś czułe słówka.
no trzeba jechać, a oni są bardziej zajęci sobą niż tą planowaną podróżą. No ale właśnie, czy to jest planowana podróż na Cyterę? Czy oni zbierają się, żeby jechać na wczasy na greckiej wyspie? Czy też oni na tej greckiej wyspie już są? To zobaczmy, co jest po prawej stronie. Tam na tle takich dzikich gałęzi, dzikich drzew jest posąg, rzeźba, popiersie. Obrasta je piękna, kwitnąca róża. To jest popiersie samej Wenus, samej bogini miłości. Więc być może to już jest ta jej wyspa. To już jest ta Cytera, a my oglądamy nie wsiadanie na łódź w celu, żeby popłynąć na Cyterę, ale koniec wczasów, więc tak naprawdę smutną scenę. Wszyscy już się wybawili, wychachali, wypoczęli, no to pakujemy się do łodzi i płyniemy z powrotem do domu. Czym jest więc ta pielgrzymka na Cyterę? Czy chodzi tylko o chwilowy odpoczynek? Czy chodzi tylko o to, żeby wyszaleć się na wczasach, znaleźć miłość, taka letnia, przygodna miłość i co, wracamy do naszej zwykłej codzienności arystokratycznej, francuskiej, bo przecież widzimy, jak ci ludzie są namalowani, w jakich strojach oni się pojawiają. No to są zdecydowanie ludzie bogaci z najwyższej warstwy społecznej w XVIII-wiecznej Francji. Czy zatem ta ich pielgrzymka to nie jest po prostu jakiś wypad na jedną noc, miłosna przygoda? Zobaczmy też, w jaki sposób w ogóle Watteau namalował ludzi. Oni są na tym obrazie malutcy, nieduzi. To nie są jakieś wielkie, monumentalne postacie. Raczej przypominają kukiełki w teatrzyku, jakieś takie laleczki. Co jest największe na tym obrazie? Zieleń, przyroda. Te wielkie, dzikie, przerażające drzewa, które takimi ciemnymi gałęziami zwieszają się nad tymi ludźmi. A co jest bardziej naturalne niż żądza, niż pożądanie? Może tutaj Watteau pokazuje, że ta szlachetna miłość, to poszukiwanie miłości, to tak naprawdę poddanie się tej naturalnej, pierwotnej żądzy, temu właśnie dzikiemu porywowi serca i porywowi ciała. Ale po co w ogóle Watteau ten obraz namalował? Po co zadawać takie pytania o sens miłości, czy miłość jest trwała, czy jest tylko przygodną znajomością, czy miłość to jest coś szlachetnego, czy tylko kaprys i pożądanie. W 1712 roku Antoine Watteau został przyjęty do Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. To rzecz bardzo prestiżowa. To tak jakby być przyjętym teraz do jakiegoś elitarnego klubu. Królewska Akademia rządziła wystawami, miała dużo do gadania, jeżeli chodzi o to, co jest malowane, komu są zlecane królewskie zlecenia, a więc był w tym prestiż i pieniądze. Ale żeby móc w pełni wejść w skład Królewskiej Akademii, to trzeba było zaprezentować specjalnie z tej okazji wykonany obraz. Watteau, który odnosił już wtedy sukces komercyjny i miał mnóstwo prywatnych zleceń, ociągał się bardzo z dostarczeniem tego właśnie obrazu związanego z wejściem w skład Akademii i w końcu, po 5 latach dopiero, przedstawił właśnie tenże obraz i ten obraz, który wykonał z okazji wejścia w skład Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, to jest właśnie Pielgrzymka na Cyterę, właśnie ten obraz, nasz dzisiejszy bohater. I teraz trzeba wiedzieć, że w ramach Akademii były różne kategorie obrazów, czy w ogóle kategorie malarzy. No bo jeden najlepiej maluje portrety, inny najlepiej maluje sceny rodzajowe, czyli takie zwykłe życie zwykłych ludzi w jakichś takich codziennych okolicznościach, ale są też najwyżej cenieni ci malarze, którzy potrafią świetnie oddać realia historyczne, namalować scenę mitologiczną albo scenę religijną. Ci są najwyżej cenieni. To jest ten gatunek malarstwa, który był najbardziej ceniony przez Akademię, a także przez króla zleceniodawców. No tylko ta Cytera, ta pielgrzymka na Cyterę Watteau, no nie pasuje do niczego. No bo trudno powiedzieć, że to jest zwykłe życie zwykłych ludzi w codziennych okolicznościach, kiedy to nie są zwykli ludzie, tylko to jest najwyższa warstwa arystokratyczna. Widzimy, jak są ubrani. No i dookoła tych prawdziwych ludzi latają same jakieś amorki, jakieś takie putta, które mają ich tak zbliżyć do siebie, a zatem postaci mitologiczne. No ale nie jest to też obraz mitologiczny, ani historyczny, ani broń Boże religijny, no bo przedstawia jakąś taką dwuznaczną scenę, po co ci ludzie pojechali w te krzaki, co ich tam najbardziej zainteresowało. I specjalnie dla Antoine'a Watteau i specjalnie dla tego obrazu Akademia wprowadziła nową kategorię – fête galante. Wycieczkę modnego, eleganckiego towarzystwa na zabawę na łono przyrody. To jest tak, jakby dzisiaj była osobna kategoria, może w pewnym sensie jest, osobna kategoria zdjęć prasowych.
Bibka na jachcie. Także paparazzi to są ci malarze, którzy współcześnie robią fet galant. Dzięki temu Watteau mógł proponować wyższe ceny swoim zleceniodawcom, no bo nie zamawiali sceny rodzajowej, nisko uznawanej, tylko właśnie coś specjalnego, coś wyjątkowego, fet galant. I to był ten temat, ta kategoria, po którą sięgali i malarze przez właściwie cały wiek XVIII, ale której także pragnęli zleceniodawcy, bo oni chcieli siebie oglądać właśnie na tych, w tych zabawach na łonie przyrody, oni chcieli siebie widzieć na tej bibce na jachcie. I być może to jest właśnie geniusz Watteau. Nie tylko, że on potrafi namalować obraz, który jest wieloznaczny, że mówi, to jest pielgrzymka na cyterę, a ty już sam się domyśl, czy oni jadą, czy wracają, czy oni szukają miłości, czy oni już tę miłość znaleźli. Czy w ogóle miłość jest czymś trwałym i szlachetnym, czy czymś przygodnym i rozkapryszonym. Ale do tego właśnie stworzył temat, który był tak modny i tak ciekawy, że zainspirował trzy pokolenia artystów, którzy tworzyli te fête galant i fête champêtre wiele, wiele lat po śmierci Watteau. Jeżeli w ogóle ciebie interesuje sztuka, chciałbyś wejść w głąb obrazu, zastanowić się, po co one takie są, jakie pytania nam zadają i w jaki sposób mogą wzbogacić nasze życie. Jeżeli fascynują cię obrazy i tajemnice obrazów, tak samo jak Natalię i mnie, to serdecznie zapraszam na seminarium Wstęp do historii sztuki w strefie Konesera na stronie kursy.goodidea.archi. Dołączyć można w każdej chwili i w tym seminarium zapraszam właśnie do wstąpienia do historii sztuki, do przyjrzenia się obrazom pod kątem tego, co nam opowiadają i co chcieli nam opowiedzieć artyści, którzy 100, 200, 1000 lat temu je tworzyli. Bo każdy obraz, każda rzeźba to fascynująca historia, która tylko czeka, abyśmy ją sobie opowiedzieli. Tymczasem ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć film o warszawskiej Monie Lizie Rembrandta i tutaj, aby subskrybować ten kanał. To najwyższy czas także, aby dołączyć do seminarium. Link do zapisu jest w opisie. Dziękuję. Do zobaczenia.